Urządzenie jest w zasilaniu już może z 10 minut. Cierpliwie czekam. Pobór jest bez zmian. Jednocześnie sobie sprawdziłem kilka rzeczy. Tutaj jest temperatura w Celsjuszach. I to jest ten czujnik tutaj. I tak mnie ciekawi, czy jakbym go sobie wyciągnął na zewnątrz, to by było lepiej. Ale właśnie nie wiem, jak to ugryźć, czy się opłaca to przerabiać. Ale to jest ten czujnik. Tak mi chodzi po głowie, czy zrobić ten przeróbkę, żeby to wyciągnąć sobie tak, jak jest w tych nowszych regulatorach. Ale mniejsza z tym. Dobrze, to praca na zasilaczu jest ok. Rozłączymy. Urządzenie powinno zdechnąć. I zdechło. Teraz robimy sobie tak. Podłączymy sobie akumulator. I akumulator ma około 13 V, 12,27 bym powiedział. I teraz ten sam numer, tylko że tutaj na tym, na akumulatorze, i będziemy mu symulować pracę. Polaryzacja, minus, plus, pasi. Załącza się. Jest ok. Siedem. Czyli dużo się nie pomyliłem. Teraz tak. Będziemy sobie symulować. To sobie na razie wyłączymy. Będziemy sobie symulować PV plus do plusa, minus do minusa. Będziemy sprawdzać, co na to regulator. I sobie damy tutaj. I tak. Zaczniemy sobie od niższego napięcia, niż jest na samym akumulatorze. No i złapało. Nic nie ładuje. OK. Podciągniemy do 13. Tutaj się nic specjalnego nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. 14. Nic. Ale już słyszę jakąś cewkę. Coś tutaj już zaczyna pomału buczeć. Damy sobie szybciej. Troszkę do góry. 19. Aha. Myślę, że problem jest w prądzie. Bo już tutaj coś pokazuje. Tutaj coś się dzieje. No i teraz widać, że urządzenie robi cykl MPPT. On szuka punkt mocy, dlatego co się tu dzieje. O, i nawet 1,1 ampera daje radę wycisnąć. To jest właśnie MPPT. Z tego, co on dostaje, próbuje wycisnąć ile idzie. A skoro jest bardzo mały prąd, to on tutaj za dużo nie umie poszaleć. Ale to znaczy, że działa. Widać, tutaj ładnie szuka. Damy mu 30 V, bo więcej nie idzie. I on na razie chyba na sztywno sobie znalazł prąd. Próbuje coś robić. Albo spina na sztywno, albo rozpina. To nic się nie grzeje. Kamerą termowizyjną, ale to jest pod takim małym obciążeniem, że tutaj się nic nie powinno dziać. Tutaj też wszystko ok. Spróbujemy mu dać troszeczkę więcej prądu. Dałem się na 200.
No i widać, że 200 ciśnie. Ale dalej szuka punktu mocy. Tam na 400. I 400 mA ciśnie. Widać tutaj tak samo, że szuka. Więc jest raczej wszystko git. I na razie nic nie wybuchło. Ani nie czuć, żeby się coś fajczyło. Słychać, że cały czas zasilacz jest przeciążany, bo on na sztywno próbuje chyba łączyć. Tu mamy 300, niecałe 400. Co? Rozłączył się? Ciekawe. Dalej próbuję. Myślę, że nie służy mu to, co tu się dzieje. Stawiam na to, że dostaje jakiś wsteczny prąd, czy coś takiego, zasilacz. I go to mocno fiksuje. V i 200. A, bo jesteśmy chyba już w punkcie, gdzie on za bardzo nie będzie chciał cisnąć, bo jesteśmy w 14,4. Tutaj mamy praktycznie ten sam pomiar. Takie bardziej 14 z hakiem niż 14,4. Spróbujmy mu dać, odkręcimy mu prąd. Co będzie z tym robił? Dalej siedzi na tej samej wartości. Więc teraz chyba przeprowadza nasycanie akumulatora. Więc nic to nie da, że pokręcimy. Test można powiedzieć, że się udał. Nic nie wybuchło. Nic się nie przegrzewa. Zobaczymy jeszcze, czy zareaguje na spadek. Spadło. Jeszcze chyba czerpie, co jest w kondensatorach. Wyczerpało. Spadło napięcie do 13,4. Odkręcimy. Dałem mu 2 A do dyspozycji, więc zobaczymy, co będzie robił. Tak czasem okłamywałem ten algorytm, że mu po prostu z góry podałem zasilanie, wyłączyłem i na nowo szukał, jak błądził. Myślę, że tym razem da radę. No. Jest mała pojemność, więc tutaj nie poszalejemy, ale więcej z zasilacza nie jestem w stanie dać, a akumulator już jest na żarty. Dobra. Ten etap można powiedzieć, że jest zakończony. Zaraz biorę się za składanie.